Dobry wieczór. Moi drodzy, wiecie doskonale, że moje dobranocki zazwyczaj są przeznaczone dla dorosłych, ale wiem też, że oglądacie je często z dziećmi. Dzisiejsza opowieść będzie dosyć straszna, dlatego może warto wcześniej samemu obejrzeć tę dobranockę, zanim puścicie ją dzieciom, żeby potem się po prostu nie bały. Zapraszam na kolejną bajkę. Był sobie kiedyś pewien człowiek, który bardzo się martwił. Martwił to chyba nawet niezbyt dobre słowo, dlatego że on się śmiertelnie zamartwiał. Cały czas wszystkiego się bał, wszystkiego się lękał, a najbardziej przejmował się swoim zdrowiem, a jeszcze bardziej przejmował się swoją śmiercią. Tym, że kiedyś umrze i nie wiedział, co z tym zrobić. Tak bardzo się bał przez tyle lat, że w końcu nawet nie wiedział, czy naprawdę żyje, czy już nie żyje, czy już umarł, czy jeszcze nie. Żeby się jakoś przekonać, poszedł do lekarza i powiedział: wiem, że panu się wyda to dosyć dziwne, ale mam takie przekonanie, że ja chyba już nie żyję i niech mi pan jakoś udowodni, że jest inaczej. Lekarz powiedział: jest bardzo prosty sposób, żeby to sprawdzić. Proszę dotknąć swoich stóp i dotknąć swoich rąk. Czy są ciepłe? Gdyby pan nie żył, byłyby bardzo, bardzo zimne. Jeżeli są ciepłe, to znaczy, że pan żyje. Człowiek dotknął swoich stóp i rąk, były rzeczywiście ciepłe, więc powiedział: no to rzeczywiście jest rozsądny argument, dziękuję panu, chyba wiem, że żyje. Oczywiście nic to nie zmieniło w jego ciągłym zamartwianiu się o swoje zdrowie. Wydarzyła się rzecz straszna, kiedy którejś zimy niedaleko swojego domku w górach rąbał drzewo na ognisko na opał. Było mu dosyć niewygodnie w rękawicach, które miał trzymać siekierę, dlatego w pewnym momencie je zdjął, a w ogóle mróz był straszny, dlatego całe jego ciało bardzo zziębło. Po pewnym czasie zorientował się, że jego dłonie są straszliwie zimne. Kiedy zdjął buty i dotknął swoich stóp, również okazało się, że są bardzo skostniałe i bardzo zlodowaciałe. Człowiek więc doszedł do przekonania, że już nie żyje. W takim razie położył się na śniegu, skrzyżował swoje ręce na piersiach i leżał tak, jak leżą umarli. Po chwili przyszły pod jego chatę w górach wilki, zgłodniałe stado wilków. Najpierw zobaczyły pakunek, w którym miał przygotowane kanapki. W związku z tym, że nikt ich nie odganiał, rozerwały ten pakunek i zjadły te kanapki. Człowiek leżący w pozycji umarłego myślał sobie: gdybym żył, to bym je wszystkie natychmiast przegonił. Obok jego domu był również przywiązany do drzewa muł, który mu służył. Wilki, kiedy go zobaczyły i zobaczyły, że nikt go nie broni, rzuciły się na niego i pożarły go, zeżarły tego muła aż do kości. Kiedy obgryzały kości, człowiek leżący na ziemi myślał sobie: gdybym tylko żył, to bym je wszystkie przegonił. Jak się chyba łatwo domyślić, kiedy wilki zobaczyły, że jest tam człowiek i leży i się nie rusza, podeszły do niego najpierw ostrożnie, bo wiedziały, że ludzie potrafią być podstępni. Ale w związku z tym, że nie było żadnej reakcji, rzuciły się na człowieka i pożarły go. Ten, kiedy był przez nie pożerany, myślał: gdybym tylko żył, to bym im pokazał. Jesteśmy, moi drodzy, mistrzami we wmawianiu sobie różnych rzeczy i jesteśmy też mistrzami w przyjmowaniu tego, co nam wmawiają. Nie zawsze to oczywiście jest tak drastycznie, jak w tej bajce, chociaż mam takie czasem wrażenie, że niektórzy już dawno uwierzyli w to, że ich życie się skończyło, mimo że jeszcze się nie skończyło. Żyjesz. Jeżeli tego słuchasz, to żyjesz. Więc wstań, otrzep się ze śniegu i żyj, dlatego że jeszcze nie umarłeś.